Witam serdecznie. TFTB Show. Set 8. Pokażę wam, jak zdobyć LP. Łapiesz sobie cokolwiek. Może być łezka. I twoim celem jest po prostu jak najpóźniej stracić HP-ki. No bo jak stracisz HP-ki do zera, to odpadłeś. Co możesz zrobić, żeby tych HP-ków nie stracić, żeby być w tych czterech pierwszych chłopkach? Żeby być w pierwszych czterech chłopkach, musisz mieć silniejszy stół niż te cztery pod tobą. Przepraszam bardzo. No więc, z tego co nam gra podaruje, będziemy się starać ulepić właśnie taki stół, żeby być w tych czterech pierwszych. I to w zasadzie jest proste i przejrzyste. Dualista możemy tutaj wrzucić, mamy dwóch dualistów już. To chcemy zdjąć z Galiuszka. Możemy wziąć Brawlerka. I możemy wziąć jeszcze coś tutaj ciekawego. Łezka. Może weźmy Anima Squad. No i patrzymy co dalej. Co dalej się wydarzy. Jezu, jak ja chrypię naprawdę. Przepraszam, od wielu lat. Static Shift to jest bardzo dobry przedmiot nadający tempo. Także możemy go wziąć pod uwagę. Star Guardian, maskotki. Pa, 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 pa. No co możemy tutaj wziąć? Sam nie wiem, no. Sam nie wiem, co ja chcę tutaj. Dobra, to może być dwójka zaraz. To też może być jakiś dobry front zaraz z tego. No niby Static tutaj może prowadzić do rekonów, ale to jest zbyt takie straightforward, więc... A to może... Dobra, niech tak na razie będzie. No i co? No i dostałeś takie coś. Dostałeś rekon emblem, masz Statika, więc teoretycznie mógłbyś w to pójść. Natomiast... czy ty tego chcesz? Czy ty tego chcesz? Zobacz, co oni robią. Miałbyś jasno określoną drogę. Widzisz, że Rekona jeden będzie grał, prawdopodobnie, chociaż on tutaj zaczął z Leplą, więc nie wiadomo, może ma inny pomysł. No dobra, wejdźmy w tego Rekona, niech to będzie. Niechaj to będzie, sklejmy jakiś tutaj stolik pod to, zbuszujmy level, żeby mieć jakieś tempo. Skoro puszujemy level, to wystawimy coś, co może być naszym Rekonem. Dobra, to będzie naszym rekonem na razie. I teraz Aszę możemy ubierać. Dlaczego możemy Aszkę ubierać? Ponieważ mając rekon emblem, nie potrzebujesz Aszki. Tak naprawdę jednego rekona możesz się pozbyć. Więc to padło na Aszeczkę. Jakiś brawler, bo tutaj mamy Blitza, to moglibyśmy z tego zrobić jakiś front z synergią. Także no po prostu lepimy. Czogat jak wiadomo jest bardzo fajny, bo jest frontem za 3 golda, czyli na pewno jest lepszy niż jakaś tam jedynka. Natomiast, czy chcemy Alistara tutaj wziąć? Czy chcemy my go tutaj wziąć? Kurczę, no ja nie wiem, szczerze mówiąc. Powiem szczerze, że tego czopka zdejmiemy i wrzucimy na razie ten rekon tutaj. Bo ten front będzie mocniejszy. My z Nylee i tak wypiwotujemy. Nylee teoretycznie mogłaby grać w rekonach, ale ona była znerfiona, ona nie jest wystarczająco mocna, wolę jakieś bardziej Zaki albo Echo na froncie. Także pod kątem mojej preferencji wypiwotuję z niej. Na razie po prostu staram się robić stół, który wygra zresztą. Na razie się to udaje, więc jestem happy. Mogę wziąć tego Alistara póki co. Mamy też Ramusa. Ramus też jest super. Alistar odpada, to odpada. Spuszuję level. Zrobię to dlatego, że chcę po prostu utrzymać streaka. No i w zasadzie tyle. To jest wszystko, to jest cały mój powód. Także spuszczowałem level. Jestem raczej przekonany, że wygram takim stołem. Wiadomo, Aszka ma tylko level 1.
ale jest jak jest. To, że mam spuszczony level, przede wszystkim sprawi, że będę miał więcej jednostek niż przeciwnicy, więc prawdopodobnie wygram, zwłaszcza, że te jednostki są silne, synergie też są spoko, itemy są nawet. W sensie na wyższych dywizjach to byłoby pewnie za mało, ale na dywizji Gold, Platyna, myślę, że taki stół jak najbardziej tu się utrzyma. Natomiast co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że spuszczowanie tego levelu też sprawi, że będę miał lepsze sklepy. Będzie większa szansa na to, że trafię Kaizę oraz Vayne oraz Ramusy czy Cho'Gathy w tej chwili, albo nawet może jakiś Echo, no bo przecież tam jest szansa na te fioletowe. I teraz tak, powinniśmy wziąć coś, co tutaj dopełni nam synergię. Co dopełni nam itemki do końca, przepraszam bardzo, to chciałem powiedzieć. Skoro mamy już płaszczyk, to dobrze by było wziąć Idlessa, zrobić Ionic Spark. I teraz tak, to jest troszkę kontrowersyjne z tego względu, że mamy już przedmiot, który robi Shred, tak zwany, czyli po prostu zmniejsza odporności. Ionic też zmniejsza odporności. Aczkolwiek ja jestem zdania, że te dwa przedmioty mimo wszystko mogą być na jednym stole. Ja nie mam z tym problemu. Jeśli ty masz z tym problem, to masz prawo mieć z tym problem. Cóż ci mogę powiedzieć, przyjacielu wspaniały. Tutaj oczywiście chcielibyśmy też mieć ekonomię, już chociażby, co się mogę to zrobić, dlatego chciałbym to zrobić. Natomiast zobaczę, czy wygram tę rundę, bo wtedy sprzedam najwyżej tylko jednego. Wukonga. Te welkozy też można by tutaj wziąć pod uwagę, bo jakby taki Velkoz się ulepszył, to mógłby być tutaj użyteczny. Ale Velkozy to jest raczej jednostka, której póki co unikałbym. Wcześniej były lepsze, teraz już tak mi się nie podobają za bardzo. No i co? No i udało się tutaj zwyciężyć, więc sprzedaję jedną małpeczkę, mam 10 golda. Mam Winstreaka, chcę go utrzymać. Chcę się przesuwać wyżej. Nie tracę HP, jestem szczęśliwy. Po prostu tworzę jak najmocniejszy stół. Staram się stworzyć taki stół, żeby ten stół był statystycznie silniejszy niż normalny stół na tym poziomie. Mniej więcej tak na to patrzę. I teraz tak. Mam taką zagwozdkę, bo mógłbym wziąć Senna oraz Renektona. Rzucić tutaj Blazera. Straciłbym ceceki niestety trochę. Ale też nie jestem do końca przekonany. Bo na ile mógłbym ściągnąć, bo ona mi praktycznie nic nie daje. Wtedy zrobić rekon Senne. Ale tego Renektora tutaj jeszcze za coś musiałbym wrócić. Wukong ma level 2, więc jest po prostu mocny nawet. Tutaj są ceceki, tutaj zabieram manę, to są dobre jednostki. Ta leczy mi jednostki, więc... Więc to zawsze jest dylemat, no, to zawsze jest dylemat. Wezmę sobie jeszcze to. Chociaż czekaj, to będzie 6. To będzie ekonomia. Jednak taka decyzja padła. Okej, tutaj mamy 30, to możemy jeszcze poczekać. Także sobie poczekajmy. Zobaczmy, co za komponenty dostaniemy. Ogólnie kwestia jest taka, że jeśli robisz Lust Streaka, to możesz sobie pozwolić na jakiś item BIS albo przycelować po prostu w jakiś konkretny item. Natomiast jeśli robisz tempo, to starasz się robić itemy uniwersalne. Nie muszą być najlepsze. Ważne, żeby były użytkowe. Ważne, żeby spełniały swoją rolę. No prawie 40 tutaj. Pasek będzie na pewno czymś na front. Mamy pełną ekonomię, spuszujmy. Zejdźmy do 20 teraz. Znajdźmy sobie jakieś fajne rzeczy. No i tak naprawdę znalazłem fajne rzeczy. Znalazłem, kurczę, fajne rzeczy, podobają mi się one. Podobają mi się te rzeczy. Zrobię coś takiego na razie. Także mam Rekona po prostu Aurelion Sola.
Jest to po prostu lepsza jednostka niż Ashka. No, od tego Rekona dostaje teraz crit chance. Niestety jego umiejętności nie mogą jeszcze krytować, ale zawsze sobie pooperuje tym statikiem. No i przede wszystkim użyje swojej umiejętności, która powinna być za mocna na ten etap gry. No i zobaczmy, czy uda się tutaj zwyciężyć. Boże, jak ja chrypię, no. Wkurzę się zaraz. No i widzicie, dlatego mi się ciężko nagrywa te filmiki teraz przez to. Więc tak, mamy już rekony, więc wiemy, że na tym się będziemy skupiać. Biorę więc Triforce, ponieważ to jest augment, który będzie świetnie się łączył z rekonami. I teraz ten Aurelion tak naprawdę nie zdał za bardzo egzaminu. Kolejny Rammus będzie lepszy niż Wukong, ponieważ jest trójką. Ja tutaj poroluję po Kaizę. Poroluję po jakąś Kaizę. No i znalazłem Aureliona dwójkę. No dobra, ale to jak go znalazłem, to już nie roluję. To już jest coś, co ja chcę. I teraz tak, Rammusy są fajne, bo korzystają z tego, ale Echo jest za dobrą jednostką jak na ten poziom, jak na ten etap gry, więc oczywiście wrzucam go. No i teraz się zastanawiam. Trzymam tego Alistara, bo dostałem Echo i Sejuani, więc kto wie, może to będzie też Aegis Front. No dobra, teraz ten Aurelion musi być za silny na ten etap gry, więc dostając taki prezent od Riot Games, muszę tym zagrać, bo po prostu aż szkoda byłoby tym nie zagrać. Pamiętajmy, że jak dołożymy rekony, to on będzie krytował zawsze. O właśnie, to jest to, co ja powinienem zrobić. To jest to, co ja powinienem wykorzystać w tej chwili. Chyba tak zrobimy zaraz. Chyba to przetestujemy. Właśnie o to chodzi, żeby rzeźbić z tego, co ci gra daje. Ja nie jestem w tym najlepszy. Moje decyzje nie są idealnymi decyzjami. Ale coś tam ci tutaj pokazuje. Coś tam kombinuje i zobaczymy, co z tego wyniknie. I teraz on może krytować, ten Aurelion. Więc on powinien naprawdę robić rzeczy. Co z tym Alistarkiem? Aha, no już mam odpowiedź. Nie będę grał Aegis Frontu. Nie mogę grać Aegis Frontu z tego względu, że mam to, a to się raczej lepiej będzie budowało z Rammusem i Cho'Gathem, więc chyba przy tym zostaniemy. Tak myślę. I do tego dorzucimy Zaka najwyżej. No Sedgeu się niestety nie odpaliła, ale zobaczcie, co Aurelion robi. Jakby Front był trochę lepszy, to byśmy się bawili. Także Aurelion teraz robi nam takie never-ending story. Zabiera nas na swoim grzbiecie do krainy czarów i wspaniałych przeżyć. No i dobra. Nam się to oczywiście bardzo podoba. Bardzo się nam to podoba. Co my chcemy tutaj zdobyć? Możemy zdobyć pasek, żeby zrobić Warmoga, możemy zrobić Kubrak, żeby zrobić Sunfire'a. Powiem szczerze, że zrobiłbym tego Sunfire'a bardziej. Zwłaszcza, że to jest na Rammusie, to będziemy mieć upgrade'a potencjalnie od razu tutaj. Oczywiście, że tak. Także Sejuani teraz idzie do Lamiego chyba. Idzie do Lamiego to Sejuani. I teraz, moi drodzy, kwestia jest taka, że ja nie wiem, kurde, z tym Echo jak zrobić. Bo ten Echo nie dostaje tego, ten dostaje te statystyki. Czy Echo jest dalej lepszy? 1000 HP. To ma troszkę więcej. Sam nie wiem, ciężka decyzja. Zrobię więc tak. Teraz powinienem wygrywać dosłownie z każdym, dlatego odrabiam ekonomię do 50 golda. Nic nie robię więcej. Kogo bym nie trafił, to urwę mu Winstika raczej. Bo mam solidną jednostkę na froncie z itemkami. Solidny backline, mam naprawdę mocny stół. Za mocny jak na ten etap. Dlatego po prostu oglądamy. Oglądamy i patrzymy, co tu się dzieje. Chłop sobie tutaj strzela, wygrywa. Dobra, Cho'Gathik oczywiście upragniony.
Nawet żeby podkręcić tempo, mógłbym teraz użyć tego. Aczkolwiek wstrzymamy się z tym, ponieważ wydaje mi się, że ten stół i tak już wygrywa. Powiem szczerze, że zrobię coś takiego. Ponieważ chcę mieć tutaj już ekonomię robioną. Także ten eko niestety odpada. Są to dobre jednostki, ten eko i Sedżu. To naprawdę były jednostki, które warto brać pod uwagę też. Ale no muszę jakieś tutaj, jakieś kryteria oceny przyjąć. I na podstawie tych kryteriów coś tutaj powybierać. Rekon Aurelion, krytujący z umiejętności, level 2. Na piątym poziomie, to było grube. To było naprawdę grube. No i czekamy. Oj, to był dobry czas na ziewanko. Nagrywam niestety dosyć późno. Ale muszę nagrać na oba kanały, bo trzeba do was przyjść. Ja was kurde tutaj wiecie. Nie mogę zostawić, ja muszę do was przyjść z filmikiem. Tymczasem takie rzeczy trafiłem, okej. No i jest Kajsa. Skoro jest Kajsa, to trzeba wymienić zamiast aszeczki na razie. Trzeba wymienić zamiast aszeczki, ale oczywiście jest też Belwet. Belwet jest naszym rekonem, który przejmie emblemat. Natomiast, no jeszcze nie teraz, ponieważ Aurelion ma level 2. Więc jest po prostu koksem. Także my chcemy wykorzystać tego Aureliona na razie. Mógłbym też zrobić Archangelsa, ale się wstrzymam. Nie muszę jeszcze podejmować tej decyzji, ponieważ na razie jestem stabilny. Ramusi gdzie ja nie tankuję. No i proszę bardzo, urwałem streaki. I teraz jakiś hero augment fajny. Trzeba trafić pod Belwet albo pod Kajsę, bo mamy emblemat. Okej, nie ma hero augmentów. W porządku, może tak być. Sunfire Board? Nie, mamy już Sunfire Cape. Makeshift Armor? Raczej nie. Healing, czy będziemy się leczyć? Czy zrobimy z tego Gunblade'a? Nie wiem, spróbujmy zrolować. Okej, dobrego frontu nigdy za wiele, aczkolwiek to też mogłoby być spoko. Weźmiemy to. Weźmiemy sobie to. Umieścimy sobie to tutaj, mniej więcej na środku, żeby musieli to pozabijać. W porządku. Mam też to w razie czego do Kajsy. Ale nie mam potrzeby na razie się ulepszać. Albo wiecie co, ulepszę się może. Ulepszę. Czemu nie? Żebym mógł dłużej poslow rolować, żebym się szybko dostał tam na dobrym streaku. Czemu nie, skoro mam takiego streaka do przodu? Okej, czogaty laserują, Aureliony rzucają meteorami. Wszystko fajnie, pięknie. Porządku w porządku, co tutaj się dzieje? Ale masz brzydki nick, chłopku. Belwetka. Super, super. No oczywiście Belwet też będzie musieli tutaj ubrać. Prawdopodobnie powinienem ją ubierać w pierwszej kolejności niż Kajsę. Może tak powinienem zrobić. Powinienem po prostu z tego Needlessa zrobić Gunblade'a, ale na Belwet. I znaleźć Last Whisper. Także zrobimy takie double carry, zobaczymy co tam wyjdzie. Chociaż no zobaczymy, bo może nawet bez tych idealnych itemków ona powinna zdać egzamin. Yumi Reroll, o kurde.
Ten Aurelion naprawdę robi kosmosy. Ja prędko nie powinienem go wymieniać. Dobra, co dalej? Takie rzeczy. TFTB się on potrzebuje alpeków. On musi ci pokazać, że to wcale nie jest trudne, żeby zdobyć alpeki w tej grze. No i co? Teraz chyba mieczyk byłby najlepszy, ale jest na dżalie, więc ktoś pewnie złapie. Okej, mamy ten... Mamy łezkę. Coś z tej łezki można by było zrobić, kurczę. Z łezki można zawsze zrobić... Head of Justice na Belvet, żeby się leczyło. Może tak zrobimy. Czogacik, spoko, to sprzedajemy, rolujemy sobie. Dobra, jest takie coś. Jest Naila tutaj, ale wrzucimy Belvet już z jednym itemem, jak sobie jest. Okej. Okay. Fiora trójka. Czy ja przegrywam z tym stołem? To jest dosyć prawdopodobne. Dlatego zastanawiam się, czy... O co? Zoe 3 już? Ty wariacie. To przecież ja nie wygram tego. Tego matchupu w tej chwili. A może wygram? Franka dostałem. Dobra, Aurelion jest kozakiem. No nieźle. Dobry front też mamy. To jest też zasługa tego. I Aurelion dalej się trafia. Zaraz będzie Aurelion na trójce i ja nie wiem, to będzie śmieszna gra wtedy. Nie, no nie wygłupiajmy się. Trzeba rolować to, co trzeba rolować. No i co? Co ta Jaga w ogóle daje? Daje manę, okej. W porządku. A tutaj mamy talię. Raczej powinno być git, wszystko jest sklampowane pod Ramusa, akurat pod Czogata. I pod Aurelionka. Także to nam akurat bardzo pasuje. Takie ustawienie. Okej. Dobra, ta anima skład się będzie cały czas stakować. To jest mega dobra synergia. Dobra, tutaj sobie snorulujemy dalej, wypracowaliśmy sobie to Aurelionem, więc możemy na spokojnie sobie tutaj korzystać z tych dobrodziejstw. Jak już nas zmuszą do tego, żeby się mocno zrolować, to oczywiście to wykorzystamy, ale na razie nie musimy. Więc szukamy takich właśnie upgrade'ów na snorolu. Żeby jeszcze bardziej wzmocnić nasz stół. Okej. Takie rzeczy. No, Thornmail. Thornmail całkiem spoko na Ramusa. Ale zobaczmy, jakie mamy lobby, bo przecież tam może nie być w ogóle atak damage'u. Akurat z Ramusem to jest dobre, bo to daje mu jeszcze większy damage, ale... Oj, ten Aurelion, kurde, się co, że trafia. Może takie, może takie. Teraz zrobię to do końca. I co ja z tego mogę zrobić? Rebadona zrobić, czy może wziąć to? Może wezmę to na tego Last Whispera, się przygotuję. Kazior. Kaziorek.
Ferragus tam wjechał jak do siebie. To on zdążył jeszcze podrzucić, no to mamy to na pewno. Dawaj, Aurelio. Nice. Przypominam oczywiście, że powstała taka strona jak tftmeta.pl. Polecam serdecznie, albowiem tam znajdziecie aktualne kompozycje i inne bajery, które dla was szykuję. Warto tę stronkę znać i ją sprawdzać. Nadal nie chcę tego Aureliona zdejmować, nie mam nic lepszego za niego, musiałbym mieć jakiegoś Zaka chyba. Także podoba mi się na razie to, że on jest. No chyba, że jakiegoś Fila albo Urgota jeszcze bym znalazł. Ale Aurelion to jest nasz główny carry na razie. Uwaga. No zobacz, on robi rzeczy. Zaraz będzie coś takiego, że on powinien zostać do końca z nami. O kurde, Zoe odpadła trójka, a to musiało być smutne dla tego chłopa. Taka Zoe trójka, to ja bym się cieszył z niej. A tu nagle taki dropout. Mamy w każdym razie już top 4. Także akurat w tej grze kierunek był dosyć łatwy, bo trafiły nam się te rekony. Mieliśmy tego statika. To było dosyć łatwe do wyczytania. Natomiast jeśli chcecie, mogę jutro nagrać znowu taką grę sytuacyjną i zobaczymy, gdzie tym razem mnie poprowadzi. I oczywiście będę się starał tłumaczyć, dlaczego takie decyzje padają z mojej strony. Bo chciałbym wam oczywiście pomóc osobom, które są w niższych dywizjach niż ja, żebyście mnie wyprzedzili. Nie no, damage jest fajny. W tych liczbach tego tak nie widać, ale na paskach HP to strasznie fajnie wygląda. O dobra, tutaj nas skasował. Okej, okej. Wszystko w porządku. No chyba pójdziemy po te trójki. Dobrze byłoby dodać jakiegoś fiddla i tak dalej, ale... co z tych itemków? Czy coś chcemy? Powiem szczerze, że wezmę tego Ramusa. No jak znajdę jeszcze dwa, to ten itemek wypadnie, a ja będę miał trójeczkę. Itemek będzie całkiem dobry, czy to na Vayne, czy to na Kaizę. Dobra, trafi się pierwszy Zak. Porolować troszkę. Fiddle. No i powiem szczerze, że już teraz to zmienię chyba. Teraz to już zmienię. Bo chciałbym sobie móc sporolować, trochę więcej kasy też na to mieć i tak już przegrałem, więc whatever, czy teraz przegram, czy nie. No i mamy Ramusa trójkę. Super, brakuje dwóch Kais, brakuje dwóch Cho'Gathów. No i łuku na Belved brakuje. Ale to już chyba za późno na takie rzeczy, niestety. Niestety ona zostaje z tą piąstką. Także troszkę sobie popsułem te Belved. O, tu jest mocno. Tu są te trójeczki, anima skład, to jest nastakowane, to jest mocne. Dobra, mamy takie coś. Kaiser. Cho'Gathek. Vayne. No i co? Dobra, jest chociaż Cho'Gathek. Także jak widzicie, nawet to wyszło. Jeszcze te Kaiser by się przydało trafić. Taka kulawa Belvetele. Może to wystarczy, zobaczmy.
trzy to wystarczy na taką talię. Ona jest mocna, kurde. Mocniejsza niż myślałem. Czogat niestety nie trafił tam, gdzie chcieliśmy. O, zdodżowali, kurde. Ja myślałem, że to przegramy. To troszkę laki wyszło. Dobra. Wyszło to trochę laki. Niepotrzebnie stawiam te Belwet też tutaj wysoko, ponieważ ona ma większy zasięg od Rekona. Powinna sobie tutaj stanąć i zacząć tańczyć. Także też niepotrzebnie tak zrobiłem. Jeśli ktoś zauważył ten błąd, to gratuluję. Jesteś dobry gość. Dobra. Spróbujemy jeszcze po te kajce pójść zaraz. Bo myślę, że to może zamknąć giereczkę. A my tutaj zrobimy takie coś. No i spróbujmy. Bo taki zak by mnie pokusił. Dobra. Taki zak myślę, że jest ciekawszy tutaj niż Fiddle na razie. No i zobaczmy, czy to nam się uda. Dużo trójek. Pokaż, ile masz tego anima składu. 530, dużo HP. No natomiast nasz stół naprawdę też jest mocny. Więc my tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Dobra, nice. Bardzo ładnie, a ten pan też wygrał. Myślę, kurczę, czy sprzedać tego Fiddla, czy nie. Chyba wolałbym go zostawić, bo jak spuszuję level, to go wrzucę. Poczekam po prostu. Natomiast mógłbym te Vayne sprzedać. Mógłbym sprzedać te Vayne. Czy my tak chcemy stać? Chyba tak, chyba to jest dobre. Czogat tutaj spróbuje się odpalić, ta zacznie uciekać. Talia będzie strzelać tam w stronę Belwet. Chyba to jest dobre. To Czogat tak koślawo się tam agruje. Ale zrobił swoje. Talia całkiem silna, kurczę, jeszcze. Natomiast finał będzie się rozgrywał między Rekonami a Anima Squad. Także tak to ostatecznie wygląda. Zaraz spuszujemy level, dodamy tego Fiddla. I zobaczymy, co tu się wydarzy. Kurczę, tego Czogata chyba po drugiej stronie chcę ustawić jednak. Zrobimy tak. No i zobaczmy, czy to jest dobry pomysł. On sobie tutaj przyszedł. No najlepszym pomysłem to nie było w sumie, bo teraz szybko padnie. O, chociaż troszkę się odpali tutaj. Na ten backline. No mocny ten anima skład, trzeba przyznać, że to jest kurde mocne. Nie sądzę, żeby ten Fiddle mógł dać mi zwycięstwo. Chyba ta Kaiza powinna być ważniejsza. Jest tutaj jakaś Kaiza? Nie widzę. Niestety nie widzę, natomiast co ja mogę tutaj chcieć? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, kurczę, totalnie nie wiedziałem, co wziąć. Co dostałem? Aha, dostałem mech. No to już lepiej było wziąć cokolwiek. Wbijmy level. Dodamy Fiddla.
Kaiser, Kaiser, Kaiser. Chyba Kaiser. W takim razie Czodat jednak tutaj. A my zrobimy tak. Emblemat zapewnia hapeki, więc oczywiście wrzucę to na jakiegoś zaka, żeby też coś było. Powinniśmy po prostu damage DPS-y ustawiać z lewej strony teraz, jak ten tank tak stoi z prawej, to myślę, że to też jest to. Chociaż kurde, jakoś to wyszło. Tylko minus jest taki, że z każdą rundą ten chłop jest mocniejszy, ma cały czas więcej HP. Kaiser. 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 Jest. Dobra, to nas chyba ratuje. Przede wszystkim musimy te DPS ustawić w jednym miejscu, żeby po prostu stargetowały jeden cel. Ustawimy to po lewej stronie zaraz. Dobra, spróbujmy w ten sposób. Zobaczmy, czy przestawił. No i zobaczmy, jak ten targeting wygląda teraz. Okej. Chyba całkiem dobrze. Całkiem kurczę dobrze. Ale troszkę tutaj ten finał mocny jest, w sensie, no zaoszczędziliśmy dużo hapeków tym chłopem. Także jest to mocny finał. Nam tak naprawdę została Vein do sklejenia. Teoretycznie ona powinna być możliwa do zrobienia. No oczywiście jest. Ale dalej jest daleko, no trzy jednostki to jednak dużo. To jest jednak dalej. Daleka druga. Dobra, takie coś. I co? I w takim razie Zekę. Zekę się oczywiście przyda. Jak najbardziej. Czekaj, ja nie chcę tego wiedzieć. Co to jest? Co to jest? Dobra, pójdźmy na prawo wszyscy. Nie chcemy tego Silasa pierwszego bić, tylko chcemy tu powybijać te jednostki jakoś. Ale Belwet to jest kocica, ona i tak atakuje co chce. Dobra, Zak się stworzył. O Jezu, to jest coraz cięższe naprawdę. Ten chłop zaraz zacznie nas robić przez to, że będzie miał hapaków za dużo. Vein level 2, 9000 obrażeń praktycznie. No jakbym Fiddla dwójkę skleił, to myślę, że GG z bomby. Dobra, teraz tak. Czy to jest dalej dobre? Może wolę tak się ustawić. On pewnie przestawił tu Silasa, ale niech będzie. Spróbujemy go sfokusować pierwszego, zobaczymy co się stanie. O, nie przestawił, okej. Okay. Vein przestawił tutaj. Okej. No nieźle, dobra, Vein zabita, no to chyba powinno być GG. No więc dzisiaj zdobyłbym LP-ki w taki sposób. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zapraszam też na drugi kanał Cycoklida z Lola. I cały FC.